Dzień dobry. Witamy z Sejmu, gdzie trwa konwent Kongresu Nowej Prawicy, a od 2 dni słychać jakieś sensacyjne doniesienia, że pan Janusz Korwin-Mikke zamierza utworzyć nową partię Nowa Prawica. On już tych projektów tworzył dobre kilka, 6, 7, 8 może projektów i myśli o kolejnym. Jasne, że realizuje, z konsekwencją ogromną, realizuje niszczenie Nowej Prawicy, bo Nowa Prawica była projektem bardzo dobrze wylansowanym, 4 mandaty w Europarlamencie, zdobyła z szansami na większy sukces, więc pan Janusz zaczął niszczyć. To wyraźnie dowodzi, że jego celem jest takie przewodzenie środowiskom prawicowym, żeby zagwarantować, że te środowiska niczego nie ugrały. No i jego projekt nie ugrał, o czym wiedzieliśmy, że tak to poprowadzi, żeby do Sejmu Polskiego Prawica nie weszła. Natomiast czas dla Kongresu Nowej Prawicy przychodzi, bo poparcie dla PiS-u spada i będzie spadać, wobec czego jesteśmy atakowani. Tak propagandowo jesteśmy atakowani, bo prawnie nie. Prawnie to nam specjalnie nie zaszkodzi. Mamy zarejestrowaną w sądzie nazwę Kongres Nowej Prawicy, w skrócie Nowa Prawica. Więc te dwa sformułowania są prawnie chronione. Chyba że tam będzie próbował do tego coś dodać czy dopisać. No ale nie będziemy się zajmować pieskami, które szczekają na karawanę. Jesteśmy tą karawaną, która jedzie w swoim celu i próbujemy jechać dalej. Polsce potrzebna jest obecność autentycznej, instytucjonalnej prawicy w Sejmie, żeby tam zaistniał projekt rozwiązania sytuacji gospodarczych i politycznych, czyli głos elementarnego rozsądku ustrojowego jest potrzebny. Nie wystarczy kilka osób o prawicowym obliczu. Potrzebna jest instytucja prawicowa w polskim Sejmie, żeby projekt normalnego państwa tam przedłożyć, żeby tam mógł zaistnieć i żeby mógł zostać zrealizowany.